Serdecznie witam Państwa w programie o książkach zatytułowanym Ewa Poleca. Na dzisiejsze spotkanie z Państwem przygotowałam kilka książek na temat dosyć ważny i bardzo głośny ostatnio, a mianowicie o uchodźcach i emigrantach, o ludziach różnych kultur. Pierwszą z tych książek, którą Państwu zaprezentuję, nie jest to najnowsza publikacja. Książka wydana w 2001 roku, zatytułowana Zrozumieć Arabów. Napisała ją doktor pracująca na uniwersytecie w Waszyngtonie Margaret Naidel. Pani Margaret Naidel jest również wykładowcą arabistą, daje wykłady dla właśnie Instytutu Służb Zagranicznych przy Departamencie Stanów USA, napisała kilka książek z tej dziedziny, jest ona niewątpliwie znawcą Arabistyki, ale ta książka jest o tyle. Też ciekawa, ponieważ zawiera wstępy równie wybitnego dziennikarza, pisarza, a właściwie nawet niegdysiejszego ambasadora, Krzysztofa Mroziewicza. Jest to przedmowa oczywiście tylko do wydania polskiego. Krzysztof Mroziewicz właśnie tak jakby skomentował tę książkę, która została napisana w zasadzie po zamachu 11 września 2001 roku, po zamachu na Centrum Handlu i właśnie Pentagon. Ten zamach wstrząsnął światem, i od tego momentu nic już, ani nikt tak samo nie odbiera islamistów czy, czy właśnie Krajów y, a, arabskich, ponieważ wszyscy patrzą przez ten pryzmat Ben Ladena. Jest to niewątpliwie wielka krzywda, którą y, wyrządził Arabom, ponieważ wszyscy teraz uważają muzułmanów za y, naprawdę ludzi y, strasznych i żądnych krwi, żądnych terroru. A przecież y, islam to nie tylko te nurty wojownicze. Ale to również no, religia, która od kilkuset lat w zasadzie się miarkuje i cywilizuje. Ale przecież jest ona tak różna od, od naszej religii, od świata Europy. I wydaje mi się, że warto przeczytać jest to troszeczkę taka akademicka książka, jak przystało na utwór arabistki. Ale przedstawia wiele, wiele ciekawych wątków, które są dla nas nieznane. Jest tu również, są tu, jest tu kilka rozdziałów dotyczących różnorodnych krajów, gdzie są wyznawcy islamu, i możecie Państwo zapoznać się, a przecież te kraje są tak różne, Maroko na przykład, Algieria. Tunezja, Libia, Egipt, Liban, Sudan, Syria, teraz targana właśnie wojną, Jordania, Irak, Arabia Saudyjska, Jemen, Kuwejt i kraje Zatoki Perskiej. Bardzo różne kraje, gdzie właśnie możemy spotkać się z islamem, ale najbardziej może do tej pory uważaliśmy, że kraje Arabia Saudyjska jest takim najbardziej fundamentalnym, jeżeli chodzi o wyznawców islamu i takim najbardziej ortodoksyjnym krajem. No, okazuje się, że walczący ostatnio walczące nowe państwo, które, islamskie, które jest naprawdę autorem wielu wielu zbrodni Zmienia również ten stosunek do całego świata arabskiego, i trudno jest nam pogodzić się z tym. i Rozumiem też obawy, obawy Polaków, którzy z takim trudem chcą udzielić pomocy uciekinierom z Syrii czy z Erytrei, gdzie w tej chwili no nikt dla tylko osiągnięcia moim zdaniem lepszego statusu społecznego nie narażałby swojej rodziny, dzieci na taki eksodus, na taką, na taką właściwie utratę życia czy, czy takie właśnie trudy pielgrzymowania, wyjazdów. No to są niewątpliwie trudne tematy, trudne wątki, ale zachęcam Państwa, żeby poznać troszeczkę od strony takiej naprawdę rzetelnej y, informacji y, ten y, świat y, arabów bardzo ciekawa książka następna y, napisana przez Noblistę Noblistę z 2001 roku, który urodził się w Trinidadzie Fauci Napul książka zatytułowana Islamskie perygrynacje do nawróconych narodów to jest taki tytuł. A tytuł główny poza wiarą? No, tu książka ta zawiera, tu nawet jest taka seria reportaż, wydana właśnie w takiej serii. Zawiera takie, można powiedzieć, reportażowe pisarstwo, ale ta umiejętność tego niewątpliwie wybitnego pisarza światowego, bo przecież Skoro został nagrodzony Nagrodą Nobla, to właśnie ta umiejętność opowiadania, choćby właśnie reportaż, ale to jest takie tworzenie na podstawie indywidualnych opowieści ludzi jakiejś ogólnej panoramy właśnie kraju czy narodu. Też książka jest bardzo ciekawa, wydana przez Wydawnictwo Czarne w Wołowcu, co też jest miarą jakby poziomu literackiego książki. To wydawnictwo wydaje bardzo dobre tytuły. Książka opowiada o ludziach. Składają się na nie właśnie historie zebrane w 1995 roku w trakcie Podróży autora po czterech niearabskich krajach muzułmańskich Indonezji, Iranu, Pakistanu i Malezji. I te kraje są właśnie tłem i tematem, yy, i tematem, właśnie tej książki. Islam zrodził się jako religia Arabów. Każdy wyznający go nie Arab jest konwertytą. Religia ta nie jest jedynie sprawą sumienia czy osobistej wiary, stawia najwyższe wymagania. Światopogląd konwertyty ulega przeobrażeniu. Jego święte miejsca znajdują się w krajach arabskich. Jego świętym językiem staje się arabski. Zmienia się też jego wyobrażenie historii. Odrzuca on własną historię. Rad nie rad staje się częścią dziejów arabów. Konwertyta taki zmuszony jest zerwać ze swoim światem, wywołuje to w społeczeństwie ogromne zaburzenia, które mogą dawać się odczuć nawet po upływie, Tysiąca lat. To taki fragment z prologu Państwu przeczytałam, no istotny może właśnie też dla tych tematów i wątków arabskich. Książka niewątpliwie jest bardzo ciekawa, bardzo dobrze napisana, świetnym językiem literackim. I tak jak powiedziałam, przybliża nam te dla nas no, niezwykle orientalne, orientalne kraje, ich historie, ich właśnie y, wojny y, i pozwala, pozwala troszeczkę poznać ten świat i troszkę go zrozumieć. Serdecznie polecam. Y, bardzo, bardzo właśnie dobra pozycja. A teraz może zmienimy kontynent. Y, też chciałam Państwa zachęcić do przeczytania y, bardzo, bardzo ciekawej sagi rodzinnej napisanej przez przez Keniczyka Binna Vanga Wajanajna. Bardzo trudne imię i nazwisko, ale bardzo dobry pisarz, dziennikarz, intelektualista. Urodził się w 1971 roku. I ten niezwykle ciekawy człowiek, już którąś książkę pisze o Afryce, o tej Afryce takiej modernistycznej, która modernizuje się jak na razie, czy niezwykle silnie w wielkich metropoliach, a gorzej właśnie przedstawiają się małe miasteczka, wioski. Jest to saga rodzinna, która zaczyna się w latach 70., kontynuowana jest do współczesności tegoż autora, bo przecież, tak jak mówiłam, on urodził się w 1971 roku, jest niewątpliwie przykładem wykształconego, osiągającego sukces Afrykańczyka, Kenijczyka, zdobył wiele nagród już literackich. Powieść jest bardzo, bardzo błyskotliwa, oszałamiający język, bardzo wielowymiarowe obrazy, wiele wątków, a ponadto, proszę Państwa, Wspaniały humor, bardzo ciekawa, rzeczywiście godna przeczytania i wciągająca powieść. Tu jeszcze mam dla Państwa taką smutną książkę Polki, Agnieszki Polakowskiej, która napisała o Norwegii. O Norwegii, która jest krajem, jednym z krajów przystankiem na mapie polskiej emigracji. Tytuł książki Najlepsze Państwo Świata. Tytuł jest bardzo przewrotny, albowiem Tekst jakby go dystansuje. Nor Norwegia jest tu pokazana jako kraj niezwykle zamknięty w sobie. Norwegowie bardzo tutaj nie asymilują się z tymi imigrantami czy uchodźcami, którzy do nich docierają. Są to zawsze ludzie gorszej kategorii. Bardzo smutna, smutna historia i są tu pokazane poprzez właśnie pryzmat losów Polaków ich borykanie się z różnymi historiami, które ich tam spotykają, z ciężkimi warunkami życia, pracy, pomimo to, że Norwegia jest tym najbogatszym krajem świata, 38 milionów dolarów chyba PKB, w każdym bądź razie nie jest to taka prawda codziennego życia jak napisane mają w przepisach prawa. Że wszyscy mają te same prawa w Norwegii. No niestety nie. Norwegowie są niezwykle ksenofobiczni, nawet do tego stopnia, że potrafią odebrać rodzicom dzieci, bo uważają, że źle ich wychowują. Bardzo trudne tematy. Polecam, żeby się zapoznać i przeczytać. I teraz jeszcze tylko króciutko nie przeczytałam jeszcze, ale cieszę się, że będę mogła do niej wkrótce zajrzeć. Przypominam Państwu świetnego pisarza, Kurta Vanegata. Jeżeli kończyliście Państwo licea, to na pewno pamiętacie jako lekturę Rzeźnię numer 5. To jest właśnie autor tej książki. Bardzo ciekawa poznać, postać. Jest to pierwsza taka pełna biografia tego, tego pisarza, który też był takim troszeczkę kontrowersyjnym człowiekiem. Myślę, że będziemy ciekawi poznać jego, jego życie i twórczość. Książka obarczona wieloma ilustracjami. Warto właśnie po ten, tekst, po ten tekst sięgnąć. Zapraszam Państwa do biblioteki, do czytania, wypożyczania książek i zapoznania się właśnie z takimi tematami, które. Poprzez różnorodne pisarstwo i różnorodne na ten temat publikacje, które ostatnio nas bardzo nurtują. Pojawia się wiele takich no, brutalnych opisów w internecie na temat właśnie uchodźców czy emigrantów. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że zawsze trzeba być człowiekiem i służyć ludziom choćby innej rasy i religii pomocą. Dziękuję za uwagę, zapraszam na następne spotkanie.